Dzień dobry, Aniu. Witam cię bardzo serdecznie i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Spotykamy się, żeby porozmawiać o twoich doświadczeniach z programu Ayurveda Business Coaching. Powiedz na początku, kim jesteś, czym się zajmujesz i co cię skłoniło do wzięcia udziału w tym programie? Od 10 lat tak naprawdę rozwijam swoją hodowlę i uczę się jako trener i konsultant pracy z psami i z jej właścicielami. Równolegle przez większość tych lat pracowałam jako kontroler finansowy w bardzo różnych korporacjach, ale postanowiłam pójść swoją drogę, skupić się na hodowli i pracy z ludźmi. Jednak zauważyłam, że im więcej pracuję, im więcej z siebie daję, tym bardziej cierpi na tym moje zdrowie, moja rodzina. I gdzieś miałam poczucie, że ten program zainspiruje mnie do tego, jak to rozwijać holistycznie. Bo tak ten program się nazywał, prawda? Biznes holistycznie. I to, jak opowiadałaś wcześniej w wielu podcastach i rozmowach z tobą, jak czytałam, że właśnie to jest dla ciebie najważniejsze, żeby nie zatracać siebie w tej pracy, żeby to było coś, co ci daje energię, a nie ją zabiera. I chyba właśnie to znalazłam. No właśnie, jak się czujesz? Spotykamy się tak mniej więcej po 4 miesiącach programu, sporo już za nami, ale jeszcze trochę przed nami. Tak, bardzo inspirujące na pewno nasze spotkania wtorkowe. Bardzo ciekawe kobiety poznałam. Słuchanie też ich historii, ich problemów, z którymi się zmagają, tak naprawdę myślę, że wszystkie czerpałyśmy garściami z tego. Dodatkowo rozmowy z gośćmi, których zaprosiłaś, też niezwykłe kobiety, nawet właśnie wczorajsza rozmowa z osobą, wydawałoby się, która przeszła bardzo podobną drogę jak większość z nas, od pracy jako freelancer, gdzie teraz uczy, ma swoją szkołę i biznes online i te same problemy, które gdzieś tam się wszędzie przewijają. I to, jakie pokonywała, jakie dalej tak naprawdę gdzieś tam pokonuje, no jest to bardzo inspirujące i gdzieś myślę, że uczę się dzięki temu po pierwsze rozpoznawać swoje problemy, bo to jest chyba klucz tym wszystkim. Także rozpoznaję swoje problemy, uczę się tak naprawdę, czy to jest naprawdę mój problem, czy to jest problem innych. Jak tak? Super miałaś. Tak, to też się często pojawia tak naprawdę w tych naszych rozmowach. I co dalej z tym robić? Jak znajdować tą odpowiedź w sobie? Jak inspirować siebie i innych do pracy? U mnie też bardzo duży temat, bo hodowla jednak działa od 10 lat, przynosi duże zyski. I tak naprawdę nie musiałabym zbyt dużo innych rzeczy robić, ale bardzo bym się chciała rozwijać w pracy właśnie jeszcze dalej z klientem, pomagać ludziom tak naprawdę, przyjmować te szczenięta do domu, być przygotowanym na to, radzić z problemami z psami. No i właśnie, jak to zrobić, jak to wszystko pogodzić czasowo. Więc też duży temat, o którym mówisz, pracownicy. Tak, to rozwijanie tak naprawdę tej naszej jednoosobowej działalności i przejście w to, że nagle się pojawia zespół, którym też trzeba zarządzać. I myślę, że no ja akurat jestem w tym momencie i to jest dla mnie duże wyzwanie, ale powoli już mam to poukładane przede wszystkim w sobie, więc myślę, że zaraz przyjdzie ten czas, że przeskoczę ten etap. I właśnie myślę, że w dużej mierze dzięki tobie i dzięki właśnie temu programowi. Pięknie. Ty doświadczyłaś tego, jak wysoki może być koszt za rozwijanie się zawodowo w pracy, którą kochasz, w pracy, która cię pasjonuje, ale jednak jest pracą ponad twoje życiowe siły. Tak, niestety bardzo tego doświadczyłam i przyszedł ten moment, że praca, którą kochałam, po prostu wyczerpała mnie totalnie i zaczęłam jej nie lubić. Co jakby totalnie tutaj mija się z celem, no bo jednak jest to duży stres, cała taka praca hodowcy. Ja tutaj no gdzieś mam i swoje psy w domu. To nie jest też duża hodowla, bo ja mam tylko parę miotów w roku, więc
Mimo wszystko mam bardzo silne więzi z rodzinami, które mają moje szczeniaki. No to są moje małe dzieci, które ja gdzieś tam oddaję dalej w świat. A w momencie, kiedy byłam przemęczona, wyczerpana, gdzieś zaczęły się bardzo duże problemy zdrowotne, no to nie dawałam rady dawać z siebie tego, co chciałam dawać innym. I faktycznie nauka, jak to robić, żeby się nie wypalać, ta sama samoświadomość, taki holistyczny właśnie podejście, że tu mamy czas na regenerację, czas na odpoczynek, czas na zasilenie tych naszych baterii, jednak bardzo dużo mi dało. Bo tak jak Cię słucham, to uświadamiam sobie, że większość tych kobiet, które są w programie, większość też tych kobiet, które zapraszam, to są kobiety, które są bardzo wrażliwe. One są liderkami, one są szefami swoich firm, stoją na czele, wymyślają, kreują, ale jednocześnie są bardzo wrażliwe i na którymś etapie swojego życia, często kiedy ten biznes naprawdę dobrze prosperował, ta wrażliwość dawała się we znaki poprzez dolegliwości, zmęczenie, wyczerpanie czy wręcz wypalenie. I to jest taki moment, w którym się często spotykam z kobietami, kiedy one nie mają siły, a jednocześnie wiedzą, że mogłyby stworzyć coś wspaniałego. Jak to zrobić? Jak wykorzystać te talenty, ten potencjał, tą wizję, którą masz, ale tym razem w sposób, za który nie trzeba będzie płacić? No właśnie, to jest duże pytanie, na które myślę, że szukamy odpowiedzi właśnie w tym programie i dzięki tym spotkaniom, tym historiom, tym tematom, które gdzieś tam w bardzo fajnej, kameralnej grupie przerabiamy na żywo tak naprawdę, bo ktoś przychodzi z jakąś historią, a cała grupa z tego czerpie. To nie jest tak, że tylko dana osoba ma z tym problem. Tak jak mówisz, to są faktycznie w dużej mierze osoby, które no niby dużo osób by powiedział, dobra, prowadzisz hodowlę, jakby o co w ogóle chodzi. Ale ja dobieram ludziom te szczeniaki, ja się z tymi ludźmi spotykam. To są wybrane przeze mnie gdzieś tam rodziny, które ja muszę poprowadzić za rękę, bo to są psy, które nie uczulają, więc często dla ludzi to jest pierwszy w życiu pies, więc gdzieś to poprowadzenie, to taka praca z serca tak naprawdę z tymi rodzinami, no to jednak mocno wyczerpuje baterie osoby, no tak jak mówisz, gdzieś tam wrażliwej na to wszystko. I tak, to zadbanie właśnie, postawienie tych trochę granic przede wszystkim, zadbanie o regenerację tych moich baterii, i w ogóle postawienie gdzieś tam siebie na pierwszym miejscu w tym wszystkim, no jest czymś, czego dalej się uczę. No ale mam wrażenie, że jednak przerobienie tych tematów właśnie z Wami w tym programie bardzo mi pomogło. I tak jak mówisz, minęły 4 miesiące, a jestem na zupełnie innym miejscu i wręcz patrzę dalej w przyszłość, mam bardzo dużo fajnych planów. Wiem, że nie wszystkie naraz, że mogę to robić powoli, krok po kroku. Znaleźć osobę do pomocy, delegować pewne zadania i dzięki temu właśnie mieć czas i energię na to, co się dla mnie najbardziej liczy. I myślę, że też jak ten zespół się pojawi, to gdzieś będę miała wreszcie w sobie siłę, żeby jednak po pierwsze narzucać innym ludziom pewne zadania, bo to jest chyba coś, co ja też nie do końca czuję. Jakby zawsze miałam swoje obowiązki, zawsze się z nich super wywiązywałam i miałam takie poczucie, że inni też przecież tak powinni, nie? No ale jak oni nie wiedzą, czego my od nich oczekujemy, jakie ma być to zadanie, jak ma być wykonane, no to też nic z tego nie będzie. Przyszedł mi taki pomysł dzisiaj rano przed naszym spotkaniem na takie ćwiczenie, które pozwala zbadać, ile znasz przedsiębiorczych kobiet, takich, wiesz, znasz je na tyle, żeby do nich napisać SMS-a, żeby do nich zadzwonić, napisać maila, kobiet, które są kobietami przedsiębiorczymi i prowadzą swoje biznesy w taki holistyczny sposób, czyli wiesz, że o siebie dbają. Jak nie wiesz, ale wiesz, że dbają. Jakbyś miała, Ania, zobaczyć 4 miesiące temu albo 5, powiedzmy, tak się rozglądnąć po Twoim otoczeniu, ile było tych kobiet wtedy, a ile jest ich teraz? To
się na pewno zmieniło jakiś czas temu, w sensie, że coraz więcej jednak się mówi o tym dbaniu o siebie, o tym oddzieleniu strefy prywatnej od finansowej, gdzieś tam od tej zawodowej. Wiadomo, że pandemia kobietom nie pomogła. Tu myślę, że jednak dużo rzeczy się cofnęło, bo w momencie, kiedy dzieci zostawały w domu, nagle ten podział, że to jednak mamy się nimi zajmują, stał się bardzo widoczny. Ja mam wrażenie, że też jeszcze jest taki problem, że ja go przynajmniej widzę wśród kobiet w moim otoczeniu, że jak kobieta ma, że tak powiem, swój biznes, to jakby on jest trochę mniej ważny niż ta praca mężczyzny na etacie. No bo to on przecież jest tym filarem domu, to on utrzymuje, a kobieta może to zrobić później. I przyszedł taki moment, taka duża fala właśnie zrzucenia znowu wszystkich obowiązków na tą stronę żeńską w domu. Myślę, że w wielu rodzinach, na pewno nie we wszystkich, ale no ja widziałam to w wielu rodzinach, że nagle ta praca taka zawodowa kobiet stawała się mniej ważna. I gdzieś jak te dzieci wróciły do szkoły, to bardzo wielu moim przyjaciółkom wróciła ta refleksja, że halo, ale dlaczego tak jest? Przecież ja też jestem wartościowym członkiem tej rodziny. Mój biznes też jest wartościowy, moja wizja, to co wnoszę, to co rozwijam, też jest ważne, musimy się tym jednak jakoś inaczej podzielić. I chyba jakaś lekcja została w wielu domach odrobiona, przynajmniej ja mam taką dużą nadzieję. I kobiety jednak zaczęły myśleć, że warto jednak dbać o swoje i stawiać gdzieś tą granicę i cenić też to, co one robią i cenić siebie. No bo to gdzieś jednak się przebija w tym wszystkim, nie? Mm-hmm. Tak, myślę o tych naprawdę wielu sytuacjach, w których już jestem w biurze i mój mąż do mnie dzwoni. Mój mąż, który mnie kocha, szanuje, wspiera, jest ze mną całym sercem, jeśli chodzi o to, co robię. Dzwoni do mnie z domu i zadaje mi jakieś takie pytanie, takie, wiesz, niezwiązane z pracą, no nie? Ja odbieram i mówię, kochanie, ja teraz jestem w pracy. No, ale ja tylko bym chciał zapytać, a jestem w pracy teraz, porozmawiamy jak wrócę. I czasem to są takie, wiele takich sytuacji właśnie, czy z rodziną, czy z dziećmi, czy ze znajomymi, kiedy jest potrzeba, czuję tą potrzebę postawienia granicy i powtórzenia tego na spokojnie, czasem i 3 razy. Zauważyłam, że niektórzy nauczyciele asertywności, którzy są wokół nas, oni nam dają szansę, żebyśmy mogły 3 razy powiedzieć, nie tylko raz. I kiedyś, tak jak się cofnę w czasie wiele lat do tyłu, to byłabym zła, czułabym się spięta, kontynuowałabym rozmowę, wiedząc, że tak naprawdę nie chcę na ten temat rozmawiać, bo moje myśli są gdzie indziej. A teraz spokojnym głosem dosyć szybko reaguję. Potem, później, to może poczekać. Wrócę z pracy, pogadamy. Tak, dokładnie. Ale to jest też coś, czego właśnie wiele lat się trzeba uczyć, bo to nie jest takie oczywiste, prawda? Szczególnie właśnie jak jeszcze mamy w głowach trochę to, że ta rodzina to jest jednak bardziej trochę nasza odpowiedzialność, że ten taki syndrom trochę matki Polki, że przecież mama wie najlepiej, mama umie najlepiej, ja mam naprawdę bardzo partnerski związek i bardzo się dzielimy opieką nad dziećmi i od początku uważałam, że jeśli ja coś potrafię, to mój mąż potrafi to równie dobrze, bo jednak oboje jesteśmy dorosłymi, inteligentnymi ludźmi i naprawdę sobie poradzimy samo, każde z osobna. I wiem, że to jest bardzo unikalne podejście, bo jakby widzę to wokół, że jak wychodzę z przyjaciółką na kawę i mąż dzwoni, gdzie jest to, gdzie jest tamto, to nam nie powie, słuchaj, ja teraz się spotykam, znajdź to. Ja też musiałabym wstać i tego poszukać, nie wiem z głowy, gdzie to jest. Także, ale takie właśnie zrzucanie odpowiedzialności. No i powiedzmy sobie szczerze, że też nie można do końca rozmawiać o rozwoju biznesu u kobiet, tak mi się wydaje, bez poruszenia tej strefy rodzinnej. Bo to, co się dzieje w domu, to, co się dzieje z naszymi dziećmi, to, co się dzieje z naszymi partnerami, też ma ogromny wpływ na nas. I też przecież często był to wątek, który gdzieś tam w naszych tematach się przewijał. Jak my się czujemy, bo nie wiem, po kłótni w domu, przychodzimy do pracy, jaki to ma efekt na naszą pracę, na nasz zespół, na nasze kontakty z innymi ludźmi. Więc tu się chyba też kryje to słowo holistycznie.
Zresztą to, co zauważyłam, to często kobiety, które wchodzą w prowadzenie swojego biznesu i stają się takie bardzo konkretne i analityczne, stają się w pewien sposób męskie i zadaniowe, co z kolei utrudnia im bliskość z mężczyzną, z partnerem. Tam się wtedy robi taki rodzaj zamieszania, że ona by chciała, żeby on jej pomagał, a on z kolei widzi, że ona jest tak zaradna, że nawet w tych momentach, w których jest niezastąpiony, na przykład w łóżku, ona go nie potrzebuje. To jest taka bardzo ciekawa dynamika, o której się mało mówi, że często te pary, które osiągają sukces, on w swojej części i ona w swojej, oni tracą intymność i bliskość, a przez to też nie zasilają się na poziomie kobiecości i męskości, spotykając się bez tych wszystkich ról, kostiumów, tylko będąc tylko we dwoje. Tak, zdecydowanie. Też miałam taki okres w moim życiu, gdzie tego doświadczyłam, że po prostu byłam tak zajęta i tak zadaniowa i tak odcięta po prostu od wszystkiego, że jak wymieniałam jakby rzeczy w moim życiu, no za przeproszeniem mówiąc, do załatwienia, to mąż pojawiał się na końcu. A, i jeszcze jest mój mąż. I wiadomo, on też to czuł, że no halo, ale gdzie jest w ogóle miejsce dla mnie w twoim życiu, bo taka jesteś zajęta, tak cię ciągle nie ma, tu jedna praca, tu druga praca, potem dzieci, potem dom, potem już po prostu padasz ze zmęczenia. I faktycznie, tak jak mówisz, nagle po prostu my się staliśmy tak osobnymi bytami, że bardzo ciężko było nam gdzieś wrócić w tym wszystkim do siebie. I tu też na pewno bardzo ważne jest to, żeby się dlatego właśnie nie do końca zatracać w tej części swojej takiej, no jak mówisz, męskiej, tak? To nie mają być zadania do odhaczenia. To ma być sposób na regenerację, na odzyskanie sił, na gdzieś zdobycie tej bliskości, którą jednak potem przekładamy na dobry humor, na energię, na pracę z drugim człowiekiem i na tą serdeczność i dobroć, tak? Bo jakby tym też ładujemy swoje akumulatory. Ale masz rację, brakuje bardzo rozmów o tym. Brakuje, bo widzę też, jak w naszej grupie się pojawiają te tematy, że para przechodzi kryzys, że padło słowo rozwód, że padło już tyle razy, że ona się jeszcze dziwi, że się nie rozwiódł, że się nie rozwiedli. Że to trudniej uchwycić, bo to często są takie obrazki, że z zewnątrz wszystko pięknie. Ten biały Mercedes na podjeździe, dom taki, i dzieci, wszystko tak ładnie wygląda na tym obrazku i nawet nie za bardzo jest komu powiedzieć o tym, że dawno ci ludzie w środku tego pięknego obrazka się od siebie oddalili, a jednocześnie nadal bardzo się kochają i chcieliby się do siebie zbliżyć. Tak, dokładnie. I jeszcze właśnie walcząc w tym biznesie o dużo swoich rzeczy, nabierasz takich wręcz kolców jakby do otoczenia, nie? Że tak idziesz z tymi kolcami, tak nie zbliżaj się, odsuń. Więc ja mam wrażenie, że dla partnerów to też jest ważna lekcja, jak tutaj wtedy podejść, a dla mężczyzny to też może być trudna sytuacja. I no bo faktycznie jednak w większości mężczyźni patrzą na to mocno, po pierwsze finansowo, tak, jest praca, chcą mieć jakiś wynik finansowy i przez ten pryzmat często bardzo oceniają nagle swoją partnerką, no bo skoro nie jest już dla nich towarzyszką właśnie w intymnej relacji, została tylko matką ich dzieci i gdzieś tą jakby osobą, która się spełnia w świecie finansowym, no to nagle patrzą tylko na to. Więc tu też się pojawia pewien problem, jak wrócić z powrotem do tej intymności, jak wrócić do tej relacji i przede wszystkim jak przestać się tak bardzo oceniać, bo to jest też coś, co jakby dla wielu kobiet jest problemem, tak, że jesteśmy ciągle oceniane, jaką jesteś matką, jaką jesteś żoną, jaką jesteś pracownicą, czy właśnie przedsiębiorczą kobietą, co osiągasz. I te ciągłe oceny też w domu na pewno no, nie przyczyniają się do rozwoju relacji. Jednocześnie dodałabym do tego to, że w różnym stopniu nam zależy na tych ocenach. Jak nam zależy bardzo, bo też spotykam takie przedsiębiorcze kobiety, którym bardzo zależy na tych ocenach. I okazuje się, że żaden sukces nie jest wystarczająco duży, żeby ona czuła się w końcu pewna siebie, pewna swojej wartości. I to ta droga do uzdrowienia na tym poziomie wiedzie przez to, żeby zależało nam mniej, bo oceny będą, są ludzie, którzy są uzależnieni od oceniania
i opinii. I często my też, przedsiębiorcze kobiety, mamy tą zdolność rozróżniania, czy to jest wartościowe, czy nie. To jest częścią tworzenia sukcesu. Staje się trochę bronią wymierzoną przeciwko siebie, jak siebie w kółko oceniamy i zastanawiamy się, czy to już jestem dostatecznie dobra, czy jeszcze będę czekać na nie wiadomo co. A jak widzisz te kobiety, które przychodzą, to widać nawet w naszej grupie, jak się zmienia ten poziom takiej pewności siebie, niezależnie od tego, co inne osoby na ten temat mówią. Jak on staje się coraz bardziej niezależny. Miło jest dostać nagrodę, ale to nie ta nagroda świadczy o twojej wartości. To jest tylko wisienka na torcie. Tak, tak. Gdzieś uczysz się jednak cenić drogę. Wiadomo, że fajnie jest usłyszeć od męża: wow, super to zrobiłaś, naprawdę cieszę się, że ci się to udało. Ale przychodzi taki moment, że już tego nie potrzebujesz, że jakby jesteś na tyle pewna siebie, kochasz siebie i szanujesz na tyle i cenisz swoją pracę jakby z siebie, z tego takiego twojego wewnętrznego źródła, że gdzieś już przestaje ci na tym zależeć. Jakby super, że jest ktoś obok, kto to tak naprawdę w 100% widzi, ile cię to kosztuje, ale jakby już nie potrzebujesz tych fanfarów, tych nagród. I po prostu idziesz i robisz swoje, bo jakby coś wewnętrznie cię tam dalej prowadzi. I to jest właśnie chyba jakby sukces tych naszych też rozmów i to, co wynosimy z tego kursu, że gdzieś tam się jednak mocno okazuje, że ważniejsza jest ta droga niż te nagrody, te po kolei gdzieś tam osiągane cele, a tym bardziej ja się w ogóle też bardzo nauczyłam jednak cenić problemy i kryzysy, które się pojawiają, które z jednej strony mam trochę tak, że właśnie okej, coś przyszło i ja muszę do tego dorosnąć, żeby to dalej rozwiązać i popchnąć dalej. To przyszło po coś do mnie, co mi to mówi, co mi to pokazuje. I w ogóle takiej dużo refleksji, zatrzymania się i zastanowienia w obliczu jakichś problemów, które się pojawiają na drodze, a nie złości, takiego wkurzania się, kurde, po co mi to znowu, przecież już tak dobrze mi szło, znowu coś, szczególnie no, w przypadku hodowli to jest w przeciwieństwie do jakby środowiska korporacyjnego, gdzie ja z jednej strony w moim życiu pracowałam na tabelkach, liczbach, prognozach, budżetach i tak dalej, gdzie teoretycznie wszystko się da przewidzieć i obliczyć, a z drugiej strony mam życie, w którym mam parę psów, które nie wiadomo kiedy dostaną cieczkę, nie wiadomo czy zejdą w ciążę, nie wiadomo czy te szczeniaki się urodzą, jeśli tak to w ogóle ile ich będzie, czy potem wszystko będzie dobrze, czy jakby odpowiednie rodziny się pojawią na tej drodze do nich, więc to jest w ogóle takie bardzo niepewne środowisko, w którym też muszę się odnaleźć, a to podejście, to zmiana podejścia naprawdę bardzo mi w tym wszystkim pomogła. Są rzeczy, na które nie mam wpływu, muszę to zaakceptować. Co będzie, to będzie i wtedy jak przyjdzie, to muszę coś z tym zrobić po prostu. I chyba też kończy się to tym, że wreszcie jest dużo takiego spokoju we mnie, jeśli o to chodzi. Przestałam z tym walczyć, przestałam się na to złościć, tylko to zaakceptowałam i przestałam to oceniać i faktycznie nagle pojawił się ten spokój. Dobry stan, co? Bardzo, tak. Zwłaszcza do prowadzenia wymagającego biznesu. Im więcej spokoju, tym bardziej gładko idzie. Tak, dokładnie. I widzę, że też ludzie wokół też to widzą, że nagle, pomimo, że jakby jeszcze nie zaczęłam tak zawodowo, że tak powiem, bardzo pracować z ludźmi na zasadzie konsultacji właśnie bardziej takich domowych, prowadzenia im jakichś właśnie takich indywidualnych szkoleń i tak dalej, to bardzo dużo ludzi wokół się pojawia i próbuje, jakby prosi mnie o to i mówi, słuchaj, no jest tak fajnie, że widocznie jednak ta pozytywna energia zaczyna po prostu innych przyciągać. Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobrze, że nie zaczęłaś, bo zwłaszcza w tej historii, którą opowiadasz, teraz jesteś w takim momencie nabierania sił do tego, żeby znowu wyjść na zewnątrz z nowym projektem. I mogłabyś iść z rozpędu, o ile zdrowie pozwala, z tym nowym projektem, bo widzisz, bo to pójdzie, bo są chętni, bo to jest też fajny pomysł biznesowy, a jest jeszcze taki moment inkubacji, kiedy my chcemy po prostu dojrzeć do tego nowego przedsięwzięcia, żeby tym razem ono było nie ponad siły i nie na kredyt, tylko na miarę tego, kim ty się stałaś.
Zdecydowanie idealnie to ujęłaś i myślę, że tak właśnie będzie. Mam nadzieję, że wiosną, ale tak jak mówisz, najpierw jeszcze muszę właśnie zdobyć pomoc do hodowli, tak żebym ja mogła się skupić i poświęcić energię tym nowym celom i projektom. A te rzeczy, które już gdzieś działają, są już, że tak powiem, stworzone i naprawdę może przyjść ktoś inny i zacząć to robić za mnie według moich wytycznych, da mi dużą przestrzeń na to. Tak jak mówisz, to nie będzie na kredyt, to będzie jakby dalej tym samym wysiłkiem, w tym samym czasie, gdzieś szło po prostu dalej. I tak naprawdę super, że się zatrzymałam, super, że mam pomysł na to, jak to przygotować i jak zrobić tak, żeby to znowu nie kosztowało mnie za dużo. Tak, i życzę Ci, Aniu, żebyś się jeszcze nie raz zatrzymywała, Tobie, sobie i każdej kobiecie, która nas słucha, bo my jesteśmy cykliczne i to też jest temat, o którym się mało mówi. Nie chodzi wcale o to, jak na nas wpływa cykl miesiączkowy, chociaż to też jest fascynujący temat, tylko o to, że czasem kobieta potrzebuje naprawdę się zatrzymać, żeby później dać więcej. Jak pamiętam okres ciąży, właśnie tego tworzenia nowego życia, to można bardzo fajnie porównać, to pamiętam taki moment, kiedy ja, bystra, intelektualna kobieta, po prostu zgłupiałam, nie potrafiłam niczego zapamiętać, byłam taka rozkojarzona, w ogóle nawet do tego stopnia, że prawie nie wiedziałam, gdzie jest Australia i co to w ogóle jest. To jest taki przykład, który pokazuje to, że no właśnie takie wycofanie ze świata, taki okres wydawałoby się bezpłodny, i łatwo by go było tak ocenić, łatwo byłoby sobie narzucić, wyrzucać, oceniać. Jest w istocie bardzo płodnym okresem, po którym wychodzi z nas na zewnątrz to, co się właśnie w nas tworzyło. Przed czasem się tworzy kilka miesięcy. Dokładnie tak. Myślę, że faktycznie warto zadbać dobrze o te podstawy, pomimo że właśnie innym może się wydawać, że to jest okres nieproduktywny. I dopiero jak mamy, że tak powiem, solidny fundament, to wychodzić potem dalej do świata z nowymi rzeczami, z nowymi pomysłami. Super. Na zakończenie powiedz proszę, co byś poradziła kobiecie, która słucha, z którą rezonują te tematy, które poruszyłyśmy i zastanawia się, czy dołączyć do programu, czy dołączyć teraz, czy może poczekać, bo w tym świecie biznesu też bywa różnie w zależności od branży. Myślę, że poleciłabym jej na pewno posłuchanie paru Twoich podcastów o tematyce właśnie biznesowej, bo jest ich tam dosyć sporo. I tak jak mówisz, jeśli z nią te tematy rezonują, jeśli ona faktycznie gdzieś wewnątrz czuje, że to jest miejsce dla niej, że to jest przestrzeń, w której otworzy się coś, czego szuka i będzie mogła z tym dalej iść, no to żeby się zapisała. Dzięki, dziękuję Ci bardzo i życzę wszystkiego dobrego Tobie i Twoim nowym projektom. Dziękuję bardzo.